Cześć ciekawcy. Kiedy ta urocza, niebiesko-oka i piegowata dziewczynka z czerwonymi włosami pojawiła się w filmie Niewierzcie bliźniaczkom z 1998 roku, wszyscy wierzyli, że będzie dziecięcą gwiazdą kina pokroju Shirley Temple. Jednak talent i młodość przyćmione zostały wieloma skandalami, co sprawiło, że świat Hollywood niemal całkowicie zapomniał o Lindsay Lohan. Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się, jak to się stało, co obecnie robi aktorka i jakie są jej plany na przyszłość. Życie Lindsay Lohan było naprawdę szalone. Aktorka zatrzymana została w swoim życiu co najmniej kilkanaście razy, wysłana także wielokrotnie na odwyk za niekontrolowane spożywanie wysokoprocentowych napojów oraz innych uzależniających i nielegalnych substancji. Jej fortuna, szacowana niegdyś na 30 milionów dolarów, została w dużym stopniu zmarnowana. W pewnym momencie wydano nawet przeciwko niej międzynarodowy nakaz aresztowania, co doprowadziło do noszenia bransoletki aresztu domowego. Było więc oczywiste, że w pewnym momencie życie obciąży ją mocno za błędy młodości i skandaliczny styl życia. W 2012 roku Lohan otrzymała nakaz pracy na rzecz społeczności w kostnicy w Los Angeles. Podczas pobytu w tym ponurym miejscu aktorka musiała zadbać o torbę pogrzebową zawierającą ciało Whitney Houston, jednej z najlepszych wokalistek muzyki popularnej, która zmarła w wyniku przedawkowania. Pomimo tego, jak okropnie może to zabrzmieć, to wydarzenie sprawiło, że młoda Lindsay przemyślała swoje życie i postępowanie. Ale czy jej reputacja nie była do tego czasu już zbyt zrujnowana? Jakby problemów i mocno zniszczonego wizerunku było mało, rok później w 2013 roku jedno z czasopism opublikowało listę zawierającą nazwiska wielu mężczyzn, z którymi aktorka miała intymne sytuacje. Mieli doliczyć się rzekomo 36 nazwisk, wśród których byli m.in. James Franco, Justin Timberlake, Joaquin Phoenix, Zac Efron, Colin Farrell, a nawet zmarły Heath Ledger. Zapewne nie powinno być to niczyją sprawą, ilu partnerów miała Lindsay, dlatego podejrzewano, że ci, którzy ujawnili te informacje, starali się skrzywdzić i pogrążyć aktorkę jeszcze bardziej, i to w czasie, kiedy jej wizerunek był i tak wystarczająco zły. Pomimo tego w 2016 roku wydawało się, że Lindsay znalazła mężczyznę, który ją pokochał i w końcu ułoży sobie życie. Jej partnerem został o 7 lat młodszy Egor Tarabasow, syn rosyjskiego milionera. Lindsay tak bardzo pragnęła całkowicie zmienić swoje życie i zacząć od nowa, że postanowiła też przejść na islam oraz w pewnym momencie pojechała nawet odwiedzić syryjskie obozy dla uchodźców. Dzięki tej zmianie Lohan i jej rosyjski chłopak zaręczyli się. Jednak wkrótce po tym miało miejsce przykre wydarzenie, gdy oboje zostali zauważeni na plaży w Mykonos w Grecji podczas sprzeczki, do której doszło do rękoczynów. I choć w tym śródziemnomorskim kraju Lohan postanowiła szukać spokoju i ciszy, którego tak bardzo potrzebowała przez swoje pracowite, a później skandaliczne życie, to nawet tam, z dala od zgiełku społeczeństwa, nie była w stanie odnaleźć tego, na co liczyła. Para rozstała się. Wkrótce aktorka otrzymała ofertę od MTV na stworzenie własnego reality show o nazwie Lindsay Lohan Beach Club, którym pokazywała swoje codzienne życie i przygotowania do otwarcia własnego klubu na plaży. Ale ludzi, którzy byli przyzwyczajeni do życia aktorki pełnego skandali i kontrowersji, nudził spokojny program, więc sieć telewizyjna postanowiła zdjąć go z anteny zaledwie 2 miesiące po premierze. Niedawno, po kilku latach nieobecności na ekranie, aktorka pojawiła się w drugim sezonie serialu Netflixa Sick Note, gdzie główną rolę gra Rupert Grint. Ponoć też Lohan ma kilka zaplanowanych nowych projektów, a niektóre z nich mogą obejmować powrót na duży ekran. Mówi się także, że ponownie się zakochała, tym razem w księciu Arabii Saudyjskiej Mohamedzie bin Salmanie. Krążą plotki, że są ze sobą bardzo blisko, a sama Lohan miała się chwalić drogimi prezentami od mężczyzny. Jednak póki co informacja o miłości aktorki to tylko plotki. I jak myślicie, ciekawcy? Czy Lindsay Lohan powróci i zobaczymy, jak unosi się z popiołów niczym Feniks? Wierzycie, że jej złe doświadczenia czegokolwiek ją nauczyły? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.